Czary z gitary. Hello, hello, witajcie kochani gitarzyści. Jak widzicie, rozwijam się dla Was. Wyremontowałem swój pokój, w którym będę nagrywał kolejne filmy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kolejną i ostatnią część tego, jak zagrać Hedwig's Theme from Harry Potter z słynnej melodii, ponieważ przedstawiłem już Wam wersję easy, przedstawiłem już Wam początek tej wersji, którą nazwałem medium, bo ona jest trudniejsza, ale nie jest znowu jakaś niesamowicie trudna. Pierwsza część za nami, tam graliśmy początek, czyli to. Dzisiaj ciąg dalszy, czyli. Przyznacie, że bardzo ciekawie to brzmi, bardzo fajnie i w wysokiej dość oktawie, bo pamiętacie, wersja easy była zagrana zupełnie tutaj, w pierwszej pozycji. No a tutaj trzeba będzie się troszeczkę wysilić. A więc, moi drodzy, do dzieła. Przede wszystkim trzeba się wybrać do siódmej pozycji i złapać tam barę, ale uwaga, przez 5 strun. Spójrzcie, palec pierwszy położony na siódmym progu. Przypominam, że mam kropkę na piątym, to jest siódmy próg. Tutaj jeszcze drugi palec kładę na ósmym progu struny H i mam wtedy G. I zaczynam właśnie od tego G, tę część. Uderzam to G, a potem dwudźwięk E i H. Przypomnę, że to są dwie skrajne struny w tym momencie, ponieważ H mam tutaj właśnie pod barę. G, H. Znowu G i znowu H, ale tu zmieniłem. I tu Wam od razu coś powiem. Kciuk będzie uderzał teraz przez cały czas. E, 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 E. Dlatego tak ważne jest, żeby dobrze złapać barę, bo to E jest tutaj na siódmym progu na strunie A. A więc kciuk będzie grał cały czas na zmianę. I tutaj właśnie tak mamy. Gram G, E, G, E, oktawę wyższe. Znowu G i teraz... Przestawiam drugi palec na sąsiednią strunę, na strunę E. Tu mam dźwięk C i mam wtedy taki dwudźwięk E i C. Podnoszę to C, mam H. I teraz sięgam daleko, bo aż tutaj na 11 próg. To może komuś sprawić problemik, bo to jest aż 5 progów, ale warto wysilić to. Zwróćcie uwagę, ja to robię samym palcem. On nie jest idealnie postawiony tak ładnie z góry, bo się nie da, ale trzeba sięgnąć, bo to jest dźwięk B, czyli H z bemolem. Tu na 12 progu mamy H, a tu mamy B. I później jedno, co wystarczy zrobić, to go puścić. Tylko na jeden dźwięk lądujemy tu i puszczam i uderzam strunę H, bo tam w tym momencie na 7 progu mam dźwięk Fis. Czyli ten drugi takt wygląda tak. C, H, B, Fis. Jeszcze raz. Pamiętajcie, że lewa ręka przy ćwiczeniu takiego barre, które jest trzymane długo, czyli przez kilka taktów, a jeszcze uczymy się dźwięków, potrzebuje odpoczynku. W związku z powyższym ćwiczcie po jednym takcie. Zawsze to powtarzam, ale Wy nigdy tego nie robicie. Ćwiczenie po jednym takcie jest najlepsze, nawet jeśli nie jest to trudny chwyt i nawet jeśli jest to coś prostego do zagrania, dlatego że utrwalacie to sobie. Ostatnio nagrałem odcinek o tym, że jest to pomijany element ćwiczenia. Ćwiczycie do momentu, kiedy coś raz wyszło i idziecie dalej. Nie róbcie tak, utrwalajcie. Pierwszy takt mieliście taki. Zagrajcie sobie to, odpuśćcie. Niech 5 sekund odpocznie pierwszy palec. Albo zwieście zupełnie lewą rękę w dół. Niech tam dopłynie krew i odpoczynek. I znowu. I znowu. Potem drugi takt. I odpoczynek. Drugi takt. Oczywiście wolniej, no mi w tej chwili szkoda czasu. Wychodzi
Super, przystępujemy do trzeciego taktu. Znowu łapiemy G i w basie uderzamy puste E. Mamy E, G, potem znowu H, czyli strunę E uderzam pod barę. Szybko sięgam po B i tutaj jest taki rytm. H i szybko sięgam po B i od razu go puszczam, bo muszę złapać tutaj. To jest dokładnie ósmy próg struny H i tutaj będę grał taką melodyjkę. To jest dźwięk B, potem C czwartym, następnie D i trzecim H. B, C, H, B, C, H. Z basem będzie tak. Najpierw to E. A więc w całości ten trzeci takt wyjdzie tak. Jeszcze raz. Bardzo ładne przejście. Potem już tylko jeden raz wystarczy uderzyć E. Bo w tym ostatnim takcie graliśmy ten dwudźwięk. Wytrzymujemy tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli trzeci i czwarty takt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na sześć będzie znowu G, bo będzie powtórka dokładnie pierwszego taktu. A więc posłuchajcie, jak brzmią te pierwsze cztery takty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz powtarzamy dokładnie pierwszy takt, czyli... Jeśli go ćwiczyłeś, to już go umiesz. I teraz przyjrzyj się dokładnie, jaka figura czeka cię w kolejnym takcie. Jak barę trzymaliśmy tutaj na siódmym progu, musimy złapać na dziesiątym progu struny A i dziesiątym progu struny E. Taki dwudźwięk. Tak naprawdę to jest G i D. Na dziesiątym progu trzeci i czwarty palec, a pierwszy palec tutaj na ósmym progu struny D. Gramy dwudźwięk. Ja go gram, zwróćcie uwagę, palcami P i M. Znowu gram B kciukiem, czyli ten dźwięk, który tu trzymam i szybko przestawiam te dwa palce, zwróćcie uwagę, przesuwam o jeden próg, ale trzeci palec przekładam na strunę E basową. I wychodzi mi tak naprawdę cis, cis. Oba palce w tej chwili trzymam na dziewiątym progu struny E basowej i E wiolinowej. I wychodzi mi taka figurka. To jest pierwsza rzecz do wyćwiczenia. Teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. Znowu przesuwam te palce na ósmy próg, ale trzeci palec wraca na strunę A, a więc jestem na ósmym progu struny A i na ósmym progu struny E. I mam dźwięki F i C. Pierwszy palec znowu sięga, tym razem na szósty próg struny D, tutaj, a więc uderzam najpierw dwudźwięk, potem ten dźwięk, to jest As albo Gis, jak kto woli. I teraz uwaga, co się dzieje. Trzeci palec z powrotem wraca tutaj na C, a czwarty idzie tu, na dziewiąty próg struny H. Bo musimy uzyskać dwudźwięk C i Gis. Czyli druga trójka jest taka. Tu był dwudźwięk, pierwszy palec na D i ostatni. Niezłe ćwiczenie dla trzeciego i czwartego palca. Uwaga, teraz gram dwie trójki razem. Jeszcze raz. To przejście może się wydawać strasznie trudne do wyćwiczenia dla kogoś, kto niedawno nauczył się grać na gitarze, ale naprawdę jest kozackie i warto się postarać, ponieważ w kontekście brzmi bardzo ładnie. Posłuchaj.
bardzo ładny bas i melodia ta sama, która była w pierwszej części, tylko tam graliśmy tak. Było po prostu inaczej, a tu masz bas. Warto więc je wyćwiczyć. Jeszcze tylko taka uwaga dla wszystkich, którzy starają się porządnie ustawić palec trzeci i czwarty, mają kłopot w zagraniu na odległych strunach. Popatrzcie. Kiedy stawiacie trzeci i czwarty palec na strunie odległej, na przykład jest to odległość 6 strun, tak jak ja trzymam w tej chwili, albo 5 strun, tak jak trzymam w tej chwili, albo w ten sposób, to musicie pamiętać o jednej rzeczy. Zwróćcie uwagę na kształt mojej dłoni. Wielu z Was robi błąd, że próbuje to złapać w ten sposób. Wystawiacie nadgarstek, tak jakby złapanie tych dźwięków zależało od wystawienia ręki i wyprostowania palców. Nic bardziej mylnego. To nie może wyglądać w ten sposób. To musi wyglądać tak, jak na filmie w tej chwili. Najpierw kładźcie porządnie postawiony czwarty palec, kciuk normalnie z tyłu, zwróćcie uwagę. I wtedy trzeci palec, tak jak po drabinie, wchodzi na te ostatnie struny, nawet na strunę A i na strunę E, ale czwarty palec jest mocno ugięty. Zwróćcie uwagę, że mój nadgarstek w ogóle nie pracuje. Zobaczcie, trzeci palec, hop, sięga, hop. Sięgam po prostu na strunę E basową albo na A. Jak Ci jest trudno, zrób to po kolei. Ustaw trzeci palec tu i sobie idź po kolei, jak po drabinie. Powinno się udać. Te palce nie biorą w tym udziału, więc nie kombinuj z nimi tak, o, tylko trzymaj je w miarę luźno. Nigdy tak, zawsze tak. A więc, kochani, zwróćcie uwagę, że tu w zasadzie dotarliśmy do końca tej nowej, trudnej części, bo dalej będzie już tylko powtórka. Zobaczcie, co już umiemy. Teraz została nam tylko końcówka, która jest dokładnie taka sama, jak była w poprzedniej części, ale ją Wam pokażę. Skończyliśmy na tym dwudźwięku, a więc czwarty palec wylądował na 9 progu. Jedno, co musi zrobić, to przenieść się na 8 próg struny E. W basie A gramy 3 dźwięki C, H, B. W basie uderzamy A koniecznie. Teraz wykonujemy skok na C i B, czyli na trzeci próg struny A i na trzeci próg struny G. I taka figura jest do zagrania. To jest kolejna rzecz do ćwiczenia. Stąd skaczemy już tylko na H i G, drugi próg struny A, trzeci próg struny E i końcówka zupełnie prosta. E, dwudźwięk, H, G. Można by było powiedzieć, że łapiemy e-moll i gramy po kolei. Najpierw dwudźwięk, potem bas H, dokładamy G i pusta struna. Cała końcóweczka brzmi tak. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zrozumieliście. Spróbujcie w takim układzie tak ćwiczyć, żeby na końcu wyszło Wam tak. Do tego zmierzajcie. Oczywiście zanim to zagracie w tym tempie, to trochę czasu musi upłynąć i to bardzo dobrze, i to normalne. Nie bądźcie tymi niecierpliwcami, którzy chcą zagrać wszystko od razu, bez błędów i to w tempie, bo wiecie, że tak się nie da. A więc moi drodzy, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, mam nadzieję, że podoba Wam się moje nowe otoczenie, miejsce, które stworzyłem sobie do nagrywania. Nowy sposób pokazania też staram się pokazywać dosyć dobrze w zbliżeniu gryf. Mam nadzieję, że wszystko Wam się podoba. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, koniecznie nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i zobaczcie, co tam jeszcze jest ciekawego, bo bardzo dużo wiedzy na moim gitarowym kanale można znaleźć, między innymi w
na playliście Pan od gitary mówi wprost. Możesz się dowiedzieć, jak ćwiczyć efektywnie, co zrobić, kiedy nie chce mi się ćwiczyć i wiele, wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. A na playliście Czary z gitary, jak zawsze, ciekawe lekcje za free. To była jedna z nich, a ja Ciebie już bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę powodzenia Panu od gitary.